Patrz, Ryńczo, mama idzie. Ja pierdykam. Ale ty z drogi czy z ziemniaków? Pa, ziemniaki ma. Ja pierdykam, widziałeś to? Ziemniaki ma. Czyli jednak była. No oprócz tego, pomidorów? Nie wiem. Zamknij oczy, bo to w to musisz. Rukola. Nie rukola. Rukola. Na pewno? Na 500%, bo zjadłam. Rukola jak nie. Ziarka z tamtego roku, bo w tamtym roku... Jesteś... Ziemniaka? No. No bo tu tak, bo ja te krzaki zostawiłem, one tak się rozpierdzieliły. I one dopiero kwitną. I zanim tego powinno dojść, więc jeszcze jako tako to powinno być jakieś pomidorki. No właśnie tak, nie wiem, co to za gatunek tam, taki pomidor. Wiesz co, Maciek, no jak z tamtego roku, chyba że z... Tak, no z obornikiem. No bo jak oni powyrzucali na obory, to później to tam gdzieś zostało, nie? No nie dam na to. No jest, mam lepszy laptop robię. Z tym trapem, to wiesz, ile tego było? Tylko wiesz, ile to... Ale to wielkie krzaki były. Bo ja na początku, jak wyrywałem zielsko, ja to zostawiałem, bo mówię, coś to jest, nie? I ja wystawiałem, ale później, jak drugi raz wyrywałem zielsko, ja mnie rośnie zielone, nie w ząb, nie wiadomo, co to jest, to wyrywam, bo w końcu mają być tam ziemniaki. Bo w tamtym roku była mieszanka sałat. Czy ona nie wyrosły? No, ja teraz właśnie wziąłem jedne i kochę. No mówię, ja wiem, nawet po jak one zaczęły rosnąć, to mówię, są miejsca, gdzie jest metr, półtora, dwa metry pustej przestrzeni. Już jeszcze chwilę mówię, kurde, weź tam ławka, gdzie pochodzę. Ale nie, jest kosztiec, więc... Nie, no ja wiem, wiem. Dobra, idę, bo mi tak pochlały, kurde, te komory. Przepraszam, czy nie? To znaczy, ja w ogóle...
całe prawicowe środowisko. I właśnie na tych treningach, czy na siłowni. Michał, nie jest ci zimno? Czy na treningach na radę, no na radę to już tam takie typowe konserwy i wolności owce gospodarcze. Chcesz Krystynkę? Może by nie było, że się nie podzielić. No i słuchaj, podczas kiedy Korwin zaczął kampanię do Parlamentu Europejskiego i zaczął być o nim mało głośno, jakoś taką miał przepustkę, wiesz, do mediów, że jego wypowiedzi były wszędzie w zasadzie. I mówię, dobra, no w sumie gość fajnie gada, pójdę sobie na spotkanie otwarte. To była końcówka kampanii w 2014 roku. Spotkanie otwarte i było mnóstwo takich spotkań pomocniczych w kampanii, więc ja tam gdzieś jakieś ulotki Janusza. Czy na to wychodzi bardzo dobrze? Ale tylko wilgotną ścieleczką i... Ja w tym przecież czemu tam szereg się wygrywała, nie? No, Boże, bym cię zeszczotnął. Walnęło, myślałem, że to będzie kicia, bo sobie szuru, No i szczęśliwa chyba teraz jesteś, nie? Bo do dziś jest w ogóle to... Michaś, będziemy na dwóch patelniach robić. W ogóle to muszę... No to on jeszcze... Ale to właśnie może teraz. O, po piówkach będę miał wolne. To w piwnicy zrobię jakieś... No takie, wiesz, to tam... Bez fajerwerków. Ale takie prowizoryczne ten. A, chociaż kopiec taki? Nie kopiec, w piwnicy regały. Takie, że na dole, w środku i może taki, no bo nieraz wiesz, żeby tam, czy położyć cokolwiek, tak jak na przykład, czy teraz masz te 16 butelek błyski. To będzie stało koło ziemniaków. No. A jeśli nie do Boże ziemniakami przejdzie. To będzie mocniejsze, bo kiedyś ziemniaków się tyże. Najgorzej jak na ziemniki przyjdzie. Najgorzej...